Niejasne inwestycje Prawa i Sprawiedliwości. Od tego tematu zaczynamy ten serwis informacyjny w telewizji News24. Bartek Feretycki, dzień dobry i zapraszam. No i od razu łączymy się z Adamem Byśkiem, który wie więcej na ten temat. Dzień dobry, Adamie. Dokładnie tak, Bartku, my dzisiaj cały czas bacznie przyglądamy się temu, co dzieje się wokół, no można już śmiało powiedzieć, że afery związane z wydaniem 5 milionów złotych, na początku ze kasy Skarbu Państwa, no a finalnie z portfela ministra Czarnka, bo ten minister właśnie organizował konkurs, w którym brać udział mogły różne fundacje, które swoją działalnością popularyzują i szerzą naukę i edukację. I tu znów fundacja, tym razem, to Państwa chyba nie zdziwi, Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego PiSu? A dlatego, że większość jej członkiń i członków, a właściwie też cały zarząd, to aktywni lub też byli parlamentarzyści właśnie tego obozu rządzącego, mianowicie Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, zacznijmy od samego początku. Minister Czarnek organizuje konkurs, w którym to do zgarnięcia jest ponad 40 milionów złotych, jednak nie więcej niż 5 milionów złotych dla jednego podmiotu gospodarczego, jednej fundacji lub jednego stowarzyszenia. No i taką maksymalną kwotę otrzymuje jedna z fundacji, właśnie ta zarządzana przez polityków PiSu. Tych danych tu jest mnóstwo. Ja tylko przypomnę, na co te środki miały być. Na m.in. na rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. No i tu najhojniej dotowaną została Fundacja Polska Wielki Projekt. Jak Państwo już wiecie, to właśnie ta fundacja otrzymała dokładnie 5 milionów złotych. Jeżeli Państwo myślicie, że na popularyzację nauki, to jesteście Państwo w błędzie. No i tu kolejne pytanie, jak z 900 zł kapitału zakładowego tej fundacji zrobić 5 milionów w bardzo prosty sposób. Wystarczy być członkinią lub członkiem Koła Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i wystarczy taki wniosek złożyć, ale to nie koniec, bo te pieniądze na coś wydać trzeba, a można wydać je między innymi na zakup jednej z najdroższych willi na warszawskim Mokotowie. To prawie że ścisłe centrum miasta. Cena metra tu sięga często nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych i oto ta willa, którą teraz Państwu pokazujemy, jeszcze stoi pusta, ale wydaje się, że lada chwila wypełni się ona pracownikami tej fundacji, która, jak mówiłem Państwu, w swoim zarządzie ma głównie członków czy Prawa i Sprawiedliwości. W radzie tej fundacji Wielki Projekt zasiadają m.in. pan Piotr Gliński, europosłowie Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Legutko, dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia, no i publicyści, m.in. ci z Telewizji Polski, tacy jak Bronisław Wilsztajn, to też w końcu były doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Te osoby wnioskowały, te osoby dostały te pieniądze po to, by kupić te właśnie wille. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie trzy ważne aspekty, a więc wygrana ludzi z PiSu w konkursie z PiSu, a później obsadzenie tymi ludźmi fundacji również z PiSu, tymi samymi osobami także z PiSu. By do tej transakcji doszło, nawet nie trzeba było dużo starań. Wystarczył prosty wniosek, jednak tu kolejny skandal. Bo gdyby ten wniosek był właściwie skierowany, a taki powinien być, by legalnie ten przetarg mógł wygrać, powinien on wprost się odnosić do działalności statutowej, z której miałoby wynikać, że ta fundacja zajmuje się między innymi właśnie popularyzacją nauki. Nic bardziej mylnego, takich działań w swoim statucie ta organizacja nie ma. Ma za to inne, jak na przykład dbanie o walory historyczne, estetyczne Polski. No to oczywiście bardzo pobieżne wytłumaczenie, ale żadnych konkretów tutaj nie ma. Willa PiS, tak dzisiaj o tym miejscu piszą wszystkie media, nawet te zagraniczne, pokazując ten przykład jako przykład skandalu. No to jak można w prosty i banalny sposób pozyskać to finansowanie w wysokości 5 milionów złotych. Dodam też, że w związku z tymi działaniami parlamentarzystów PiSu wszczęto już dwie kontrole poselskie. Pierwszą przeprowadziła pani Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, a druga to pani Krystyna Szumilas, która nadzoruje często ministra Czarnka i pyta o to, na co te pieniądze są przeznaczane. Dodatkowo dodam też dla Państwa informacji, że mimo iż te kontrole no właśnie wykazały te pewne nieprawidłowości, jak chociażby uchybienia w statucie i niewłaściwy konkurs, który jest związany z dotowaniem tej inwestycji 5-milionowej złotych, to ta kontrola
Izraela wykazała jeszcze jedną bardzo złą okoliczność, a właściwie chyba najtragiczniejszą nie tylko dla pieniędzy, które mogłyby trafić do innych fundacji, które faktycznie się tymi taką działalnością edukacyjną zajmują, ale co gorsza, za 5 lat, począwszy od dnia dzisiejszego, ten budynek kupiony za publiczne pieniądze będzie mógł być wykorzystywany komercyjnie. Co to oznacza? A oznacza to, że każdy podmiot, każdy oczywiście zależny od Prawa i Sprawiedliwości, będzie mógł, płacąc tu za na przykład wynajem biura, czy chociażby organizację eventu firmowego, jeszcze dotować ekstra tą fundację. Nic prostszego. Polega to na tym, że za 5 milionów z kasy państwa kupujemy budynek, który przez 5 lat będzie wykorzystywany zgodnie z założeniami konkursu. To oczywiście czas pokaże. A później kupiony za darmo będzie mógł na siebie zarabiać. A skoro na siebie zarobić będzie potrafił, to będzie także mógł być dobrym źródłem finansowania między innymi pensji członkiń i członków fundacji, która, jak mówiłem wcześniej, z ramienia PiS zgarnęła pulę 5 milionów złotych na zakup tej nieruchomości przy ulicy Łowickiej 39 na warszawskim Mokotowie. O niejasnych interesach parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości relacjonował dla państwa Adam Bysiek. Adamie, bardzo ci dziękuję za te relacje.